Julia Roberts. Ale ta ma długie nogi. Je, mordoklejki! Nie. Wiesz, co lekarz powiedział? Tyś jest na diecie, nie wolno ci tego jeść. A co tam się lekarz znowu? Chyba studiował medycynę, to wie, nie? Tam. Weź te łapy, on mu praktyka, on wie, co on godo. Ale ta Andzia, wiesz, jak ja lubię mordoklejki. Nie i koniec, powiedziała. Nie, no Andzia, no to po co mi tu stawiasz tu przed oczami, no? Na złość, nie? Bo zaraz przyjdzie pani Karlikowo, a ona bardzo lubi te cukierki. Karlikowo? Po co? A czy to nie jest normalne, że przychodzi sąsiadka do sąsiadki czasami na plotki? Normalne. Normalne to jest to, że się już chyba zestarzała, jak ty z Karlikową chcesz klachać. Ty już będziesz tak jak łona niedługo. Siedzieć w oknie oparto na poduszce i będziesz patrzeć przez okno i będziesz wiedzieć o wszystko. Ty spróbuj mi stąd wziąć jednego choćby cukierka, to uwidzisz. No dobra, nie rusza tego, no. Zresztą ją silno wolę, a ty się nie bój. Jerunie, jakie fajne cukierki. Jak ją lubię, takie mordoklejki. Ta baba mnie wykończy, no. Ona mnie wykończy, ona mnie zagłodzi na śmierć. Do Karlikowej są bombony, do Bercika nie ma bombonów. Bo do mnie w tym domu nie ma nic. Kompletnie nie ma nic do mnie w tym domu. Nie rusza. Słuchaj, nie wiesz, jaka jest ta druga, ta niebiesko cukierniczka? Nie wiem. A ja ją dała. Tu stoi. Ciekawe, kto ją tu postawił. Co ona tu robiła? Co ty tak bełkoczesz? Aha! Wsadziłeś cukierek do gęby i cukierek ci cała gęba zakleił, ja? Co znaczy jak ja? Do mnie! Wiesz co, Bercik, z tobą gorzej niż z dzieckiem, wiesz? O Jezu, synek. Władam ci, że nie, bo mam ten silny charakter, silna wola czy coś tam. A z tobą gorzej niż z dzieckiem, wiesz co? Jaroń. No. Bercik, coś ty zbroił? Jo? Nic. To co tak stoisz? No stoja, bo stoja, ale w razie czego się mogę siednąć. A, znaczy nie, lepiej się postoja. Bercik, tyś coś zbroił. Jo? Ja, bo masz taką głupią minę. Jarunie, to co, że mam głupią minę? Mogę się mieć minę jaką chcę, by da chciał, by da mieć mądro, by da chciał. Głupio to jest mój dom, moje mieszkanie, mogę mieć minę jak chcę. O, Andzia, idź otworzyć, bo ktoś tu chyba klupie. No idź. I oto mam pracha. Jasny. Dzień dobry, Berciku. Dzień dobry, Karlikowo. A co to, nie przywitasz się z sąsiadką, no? Przeca się witam, nie? A ręki mi nie podasz, nie? No, a nie możemy tego zrobić tak gębowo. A to znaczy jak? No tak, przy pomocy ust, ustami jak. Ustami? Co ty mi chcesz zrobić? Ustami. Przestań się wygłupiać i no podej pani Karlikowi rynka. O, no jasne. Witam was, Karlikowo. Nie ta. Wito się prawą ręką. Prawą? Nie, no nie godejcie. To ja nie wiedział o tym. Wiecie, bo ja chodził do takiego przedszkola na niskim poziomie i no nie wszystkiego mnie tam nauczyli. No. Jakie ty głupstwa godasz, wiesz? No to na razie. Hej, ty idziesz. Wiesz, Andzia, idę się na szpacer. Ja, na no, ja się dowiem, żeś był u Alojza, ty pijoku jedno, to ty obejrzysz. Nie, w normie. No, pa! Cześć, Bercik. Cześć, Zbyszek. Co tam w Warszawie? Ja patrzę, czy te cukierki. Słuchaj, Andzia ma do mnie świetny pomysł. Pójdź ze mną do Alojza, ja ci wszystko wyjaśnię. No dobrze, ale patrzę, czy te cukierki, Bercik. Ty wiesz, że ja lubię mordoklejki. No ale się aż tak? Chopie, ja jest facet praktyczny. Ja zawsze lubię mieć pod ręką choć kilka swoich ulubionych cukierków. Tak? No to dajmy jednego. Wiesz co? Może innym razem, nie? Haha, innym razem. Ty, patrz, kominiarz. Dzień dobry, panie kominiarz.
To co, że kombinacja? No to łap się za guzik, będziesz miał szczęście. Och, warszawiak, warszawiak. Jak oni was mają przyjąć do tej Unii Europejskiej, a wy w takie głupoty wierzycie? Ta. Wy wierzycie w szczęśliwych kuminiorzy, ja? Ty, Bercik! O kurde, raz, dwa, trzy! Moje szczęście! Ha, ha, ha. Widzisz? A? Ty to masz szczęście! Dziś pytanie, dziś odpowiedź! Ty patrz, on idzie do Alojza! Do Alojza? A widzisz? Mówiłem, na mokro rękawiczko. No. To jest Byszek. Co? On tam cały czas siedzi, ten kominiusz. No to co? Jak to działo? Co? No taki kominiusz. Jak od samego chycyniu się za guzik, ma się takie szczęście, że się znajduje pięć dni. Oj, Bercik, no po prostu miałem szczęście. No to właśnie o tym godą, no. Oj, to był przypadek. Ty mnie tu nie bajeruj, że przypadek, żeś widział, żeś to zrobił celowo. Co? No, za guzik, że się chycił, żeby łatwo zarobić pięć dych. No dobrze, załóżmy. No i co z tego? Mam pomysł. Na co? Na działalność gospodarczą. Umiesz grać w pokera? Umiem. To będziesz rozdawał karty. Hmm? Uważaj. Panie kominiusz, można tutaj pana do nas prosić? Może. Bardzo. No. Komu szczęście dopomoże, ten i folwark wygrać może. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz i dwa. Cholera w mordę, kopane, ale mam dzisiaj pecha. Hmm. A, może się pan odegrał. Ja już chyba mam dosyć. Nie, nie, to zrobimy tak. Jak teraz pan wygra, to ja panu oddawą całą resztę munduru, a jak ją wygrą, biera reszta, co panu została. No dobra. No, pokaż pan, co pan może. A dwie pary. Kareta króli! Ha, ha, ha. Ja już sobie pójdę. Nie, nie, poczekaj, a nagroda, Zbyszek, no, no właśnie, no pobrać wynagrodzenie. No, ale chyba pan ma w domu jakiś zastępczy mundur, żeby pan nie stracił zdolności zarobkowej. Ja sobie już pójdę. Nie, nie, momencik, ale kaj pan teraz pójdzie? No właśnie, no. Ja mam dzisiaj pecha. No to pecha panu, moment. No, chwilunia, proszę bardzo. No, teraz. Co teraz? Teraz się pan chyci za guzik, będziesz pan miał szczęście w końcu. Daj mi pan spokój, ja już idę sobie. Ale panie... Pierunie, Byszek, ale ja to mam dzisiaj szczęście. A ja rozdawałem kartę. Albo ty tak spacerujesz, ty piotnie. Wtycy i do domu. Ale Andzia... Andzia, Andzia. Andzia, poczekaj. Czekajcie, poczekaj. Ale... Co być? Nic nie godzę. Ale a ty w tej chwili do domu. A przecież idę do domu, widzisz? Ja ci dum. A ty się nie odzywaj, ale już. Ale on nic nie zrobił, jeno grał w pokera. Słowa do mnie nie godzę, nic. Dobrze, nic nie godzę. A teraz mi powiedz, mój drogi mężu, co znaczy ten mundur? Skąd go masz i po co? Andzia, jak ty mnie niesprawiedliwie traktujesz, wiesz? To nie jest odpowiedź na moje pytanie. On to wszystko robi dla ciebie. Dla mnie? Że chodź do tej mordowni i pij tam piwo, ja? Właśnie tak, droga moja żono Andziu. Tyle razy, żeś mi powiedziała, że mógł się roboty poszukać, nie? No ja się twoja robota wyobrażała inaczej, a nie na tym, że będziesz rozbierał cudzych kuminiorzy, wiesz? Ale ja nie mam zamiaru seblikać żadnych cudzych kuminiorzy. A co? Będziesz ludziom płucawał kominy? Nie, mam zamiar zostać dostawcą. Dostawcą? Jakim dostawcą? Andzia, dostawca to jest taki gość, który dostarcza towar. Towar? Jaki towar? Towar bardzo deficytowy. A mianowicie? Szczęście, Andzia, szczęście. Zbyszek, co on za jebredzi? Tak, żeby tego deszcz nie zmył. A. Pięknie. Czy ty mi możesz w końcu zdradzić swoje zamiary, co? Proszę bardzo, czytaj. Szczęście z dostawą do domu, kominiosz, spółka z OO, jedno chwycenie za guzik, tylko 50 zł. Zbyszek! Zbyszek! Dzwoń szybko po doktora. Co? Co? Gdzie? No, obejrzyj, co on tu powypisywał. No co, no co? Szczęście dostałem do domu. No Andzia, no co, co to? Uważam, że to bardzo ciekawa inicjatywa. No, tylko Bercik,
Ta cena mi się wydaje trochę wygórowana, wiesz? No jak wygórowano ty? Jo, jest kominiosz przodowy, to i cena musi być przodowo. Ale kto ci do 50 zł za cynie się zaguzi, synek? Ale jo, nie jest zwykły kominiosz, jest kominiosz śląski, nie jakoś tam tajlandzko podoba. Zapłacą, nie? Aha, Bercik, i widzisz, kominiarz pisze się przez A. Co? No. Jak przez A, jak przez O? Tak, tak, przez A. Mówi się kominiarz i pisze się kominiarz. Godo się kominiosz i pisze się kominiosz. Normalnie tak samo, no przez O, jak kolejosz, warszawiok. No Gorol mnie będzie uczył polskiego języka, no niech mi pies grozy ramiona. No dobrze, niech będzie. No. No, no. A poza tym, Andzia, słuchaj, ty nie masz pojęcia, jaka jest siła jednego chycenia się za guzik. Widzisz, a ci go też odbredzi. No, ty nie wiesz, wiele szczęścia może ludziom przynieść taki normalny, no takie chycenie się za guzik. No, no nie masz pojęcia, w ogóle nie masz nic. I ty masz zamiar jutro wziąć tata Bulaja i chodzić z tym po ulicy. Tak, właśnie mam taki zamiar. A na razie idziemy spać, bo jutro wielki dzień przed Bercikiem. No py. Dobranoc. I ty też, kobieto. Dobranoc, Bercik. Jarunie, Andzia, co tu się dzieje? Miałżeś rację. Rację, że miał, z czym, że miał rację? Że kominiarze naprawdę dawają bardzo dużo szczęścia. Dawno, że nie było tak szczęśliwo. Ale chwileczka, mnie nie o to chodziło. A co to za różnica, o co ci chodziło? Się jeszcze raz. Chyca za guzik. I jeszcze raz by miała szczęście. To idź już. A nie, 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 moment. Ja wiem, mnie się to na pewno śni. To jest mój kolejny durny syn. Na pewno. O. Co to za różnica, czy to syn, czy nie syn? No idź już! Stop, 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 momencik! Proszę zatrzymać ten syn! Proszę zatrzymać ten syn! Jo się muszę obudzić! Pobudka! Jo się muszę obudzić! Bercik! Bercik! Andzia! Bercik! Nie rób tego! Jo się muszę obudzić! Muszę obudzić! Bercik! Ale po co się będziesz budził, jak masz taki fajny sen? Nie budź się, śpij się dalej, a? Zbyszek! Co? Musisz mi pomóc się obudzić, Zbyszek! Jerunie... Zbyszek, no wiesz? Co? No wiesz? No, ty z kominiorzem? Właśnie, jak już rozmawiamy na ten temat, to ja mam do ciebie taką jedną sprawę. No, może byś był tak łaskawy i kontrolował bardziej te swoje sny, dobrze? Ale ty się też mnie czepiasz, tak? A może ja sobie nie życzę mieć kominiarza w swoim łóżku? Nie zastanawiałeś się nad tym? Oj, Zbynio, już przestań. Cicho! No ale co ja na to poradzę? Ja robię, co umiem, no. Robię, co umie? To może byś był tak uprzejmy i się obudził. Bo mnie taka sytuacja upokarza, wiesz? Ale no i próbuję się obudzić, no nie umia! Nie budź się jeszcze, ja śpię się, jak ci się fajnie śni. Bercik! Ja? Obudź się! Bercik, natychmiast się obudź! Chłopcy! Już idę do was! Śpi! Andzia, wróć! Andzia, natychmiast tu wracaj! Pobudka! Andzia, natychmiast wracaj tu natychmiast! Przecież ja tu jest do jasnej cholery. Co? Co się tak wydzierasz po nocach? A ty cholero jedna, to kominiorza ci się zachciało, tak? Co? I to zaraz trzech, no to się teraz pogodumy. Ale Bercik, przecież... Zbyszek, co on bredzi? O, Zbyszek, za twojego kominiorza cię przepraszam. Ja wiem, że to nie twoja wina. Co? No, ja wiem, że tyś nie chciał. Ale ciebie to sprawiało przyjemność. No to się teraz pogodumy. Zbyszek, ile kosztuje rozwód? Cicho, już zasnął, już dobrze, Andzia, ty też śpi. Dajcie pospać, dobranoc. No i jak pani kominiarz? No Zbyszek, jaki ten naród jest nieuczciwy. Trzech przeszło, widział ich, chycieli się za guzik i żaden nie zapłacił, żaden. Bercik, bo może ta cena ich przeraża. A co cena, chłopie? Ty rozumiesz, że jest 150 zł w plecy normalnie. Dlaczego? No 3 razy 50 to jest
150 zł. No, ja rozumiem, że idzie nie skorzystać z usług i nie zapłacić, ale skorzystać i nie zapłacić, no to jest oszustwo. Dobry, panie Zbyszku. A dzień dobry, pani Karlikowa, dzień dobry. Bercik, no wiesz, opie, no. Karlikowo, no proponuję tak. Chycenie się za guzik. Bardzo chętnie. Troszka szczęścia to się zawsze cuda. Co? Za biela? No, promocyjna cena, 50 zł. A ty się ma blanko był, Bercik. Wiesz co, Bercik, ja zawsze myślałam, że nie idzie być większym psychopatą jak ty, a teraz widzę, że idzie, bo tyś przerósł sum siebie. Jarunie, patrz, jeszcze mi będzie baba obrażać, no. A co ty se co wy se kobieto myślicie? Że co? Że szczęście to jest, no, chińskie trampki, tak? Że idzie podróba kupić. Nie. Szczęście musi kosztować. A wielkie szczęście musi kosztować dużo. Dobrze, Godą. A ja mu proponuję teraz oryginal szczęście za 50 zł po promocyjnej cenie. Wykluczone. Dobra, to teraz dajcie 25, a 25 jak wam się spełni. Jak mi się co spełni? No jak już będziecie mieli te szczęście, nie? Idzę, klupni ty się w ten swój głupi łeb, Bercik. Nie próbujcie obrażać swojego szczęścia, bo jako kominiusz bym załatwia takiego pecha, że... A idzę, nie ma głupi, Bercik. No dobra, trudno. No Karlikowo, a tak prywatnie się spytam. Ja. A wiele byście dali za te szczęście? Ja wiem, no. Góra 5 zł. No Jerynie, ona za 5 zł ona chce mieć szczęście. Za 5 zł. Karlikowo, no co? Dobra, to dajcie te 5 zł, chytajcie, wiele chcecie i no w zamian nie oczekujcie wielkiego szczęścia, dobra? No, chytajcie. Już się chytam, no. A, zaraz, momencik, tu jest ino 2/5. No ja, a reszta jak się spełni? Za 2/5 to wy se możecie te szczęście... Bercik, uspokój się. Ty, zobacz, jaka panienka tam na ciebie patrzy. Jerunie, Zbyszek, podrywałeś kiedyś na kominiarza? Poczekaj, ona do nas idzie. Nie, ja jeszcze nie, a ty? A ja chyba teraz spróbujesz. Dzień dobry, panie kominiarzu. Dzień dobry, szanownej pani. Czym można służyć? Mam do pana interes. Chciałabym, żeby mi pan przeczyścił komin. Momencik. Zobacz, jak wiesz. Jak ty mina, słyszałeś, co ona powiedziała? Jakie te współczesne działchy są wulgarne, ty. No co się dziwisz? No co się dziwisz? No zobaczyła kominiarza. No kominiarza, ja rozumiem, że jako kominiarz robię wrażenie na kobietach, że ona mu pomie smak, ale takie słowa, no to jest bezczelne, ty. Bercik, przestań. No co przestań? Ty, nie mogła ona tak delikatnie powiedzieć, jakoś cienko aluzja, to nie wali prosto z mostu. Chyba już mi cały smak na nie przeszedł, wiesz? Bercik, ona nie ma ochoty na ciebie, ona chce cię zabrać do domu, żebyś jej przeczyścił normalny komin na normalnym dachu, rozumiesz? Skąd wiesz? Skąd wiem? Domyślam się. A co jej wpadło do głowy, że jej by da po dachach skokać i kominy płucową? Oj, Bercik, no bo ona widzi, że jesteś kominiarz. A kominiarz nie jest od tego, żeby skokać po dachach i no, żeby szczęście przynosić. Myślisz? No nie, od czasu do czasu skoko po dachach i płucuję kominy. O właśnie. Ale nie, ty, nie sądzisz, że kominiarze to mają za dużo obowiązków? Panie kominiarzu, to jak będzie? Jeszcze momencik. To co, Godosz, nie jest wulgarno? Co ty? Bardzo miła osoba. Idź z nią porozmawiaj, no. Dobra, wracam na plac boju. No, trzymamy za ciebie kciuki. Szanowno pani, chciałem zawiadomić, że z przyjemnością wypłucuję pani komin. Zaznaczam również, że jako kominiarz przynoszę ludziom szczęście. Tak? No, prawdy. No, prawdy. A pan ma w życiu szczęście? O, teraz to ja czuję, że mam największe szczęście, jakie mnie w życiu mogło spotkać. Jarunie, jakiego ja mam pecha. Może innym razem. A wiesz, Bercik? Ty tam masz pecha, wiesz? A ci godu. Widziałeś, jako blondyna była, widziałeś? Widziałem. Włosy długie miała. A jakie miał? Zupa stygnie, a ty się zadowolisz z jakimiś blondynami, ja? I tak ma wyglądać twoja robota. Andzia mnie z nią nic nie łączy. Ja ino pracował, nie? Jasne! Ale Andzia tak jak będzie tylko pracował. Wiesz co, jak tak to ma wyglądać, to ty lepiej siedź w domu. Tyleś to zarobił. 2,50, ale dostała drugie 2,50 od Karlikowej, jak się szczęście spełni. Tak. Jasne. No wiesz, no, kupasz malu no wiesz, Andzia, jak na początek, to dobre i te 2,50. O, pani Karlikowa. Dzień dobry. Bercik.
Co to się stało? Berci, dawaj pieniądze na zotty! Przepraszam, ale jak to? A te wasze szczęście? Do cholery, z takim szczęściem potknęła, że się spadła, żeś ze schodów! O mały nogę, że nie połamała, ty oszuście jeden, ty! O, Karlikowo, poproszę o 2,50. Za co? No, za szczęście, kiedyżeście mieli. Ty to nazywasz szczęściem, ja? No jak to? Przed chwilą, żeście spadli ze schodów i nawet żeście się nogą nie połamali. W waszym wieku, no to trzeba mieć rychtych szczęście. Tak, i to nie jest szczęście za 2,50. To jest szczęście za 50 zł. Proszę, 5 dych, gotówka, ewentualnie może być czek.